Gość sygnałów dnia, Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, deputowany do Parlamentu Europejskiego i były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa. Ciekaw jestem pana reakcji, kiedy dowiedział się pan, że w celi Mariusza Trynkiewicza znaleziono materiały, które mogą być traktowane jako pornografia z udziałem małoletnich, a także znaleziono przedmioty wyglądające na ludzkie szczątki. Jeśli te informacje są prawdziwe, to to tylko pokazuje, że mamy do czynienia z groźnym człowiekiem, który przez 25 lat być może się nie zmienił, tak jak wskazują zresztą opinie biegłych, którzy mówią, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jeśli będzie miał okazję, to znowu może sadystycznie zgwałcić i zamordować dziecko. Jeśli te informacje są prawdziwe, zastrzegam, ale to jest tym bardziej zatrważające i to jest swoisty akt oskarżenia wobec tych polityków, którzy mieli odpowiednio długo czasu, aby wprowadzić takie zmiany w prawie, które uniemożliwią wyjście temu groźnemu przestępcy, zabójcy na wolność, a jednak zlekceważyli ten czas. Chodzili, mówili, opowiadali, zapewniali, a dziś, no dziś widzimy, co jest. Dziś prawdopodobnie Trynkiewicz niestety wyjdzie na wolność. Ale wróćmy jeszcze do tej informacji. Bo chciałbym się od pana dowiedzieć. Czy pan nie uwierzył? Znaczy ja biorę to pod uwagę. To się wydarzyło po posiedzeniu sądu w Rzeszowie, który odroczył sprawę do marca, do początku marca. Okazało się, że była rewizja, się kiedyś mówiło, teraz się mówi przeszukanie. Nieco wcześniej, w sobotę, a także wczoraj, wtedy, kiedy Trynkiewicz był w sądzie. I podobno była to działalność, czy przeszukanie, było to rutynowe. To znaczy, że nikt wcześniej tej celi nie przeszukiwał? No, na to pytanie powinno odpowiedzieć postępowanie, czy to wewnętrzne, służbowe w ramach służby więziennej, czy też prokuratorskie. Natomiast proszę pamiętać o tym, że po drodze zmieniły się bardzo mocno przepisy kodeksu karnego wykonawczego, zresztą jak i innych przepisów w takim duchu stwarzającym dużo więcej uprawnień dla osadzonych, zwłaszcza tych, którzy przebywają w warunkach terapeutycznych, więc nie chciałbym tu nic przesądzać. Ja nie jestem taki skory do tego, aby oskarżać. To był więzień po specjalnym nadzorem, prawda? Nie, to nie był więzień pod specjalnym nadzorem. To był więzień, który by podlegał już procesowi terapeutycznemu, a więc jego warunki odbywania kary były, można powiedzieć, jakby młody człowiek powiedział, luzackie niemalże. On mógł sobie przemieszczać się pomiędzy celami. Prawdopodobnie, no ja wszystkich szczegółów nie znam tego sposobu terapeutycznego odbywania kary, ale sądzę raczej, że one były dużo bardziej łagodne niż surowe. Więc nie można powiedzieć, że to był więzień w tym sensie pod specjalnym nadzorem, tak jak to są groźni przestępcy, którzy są gdzieś zatrzymywani i trafiają do specjalnych oddziałów. On był na oddziale terapeutycznym. Ale pomijając tą kwestię. Panie, pani pomyśla pan sobie, że to dziwna sprawa? Nie, nie pomyślałem, dlatego że... Że w przeddzień, kiedy ma wyjść, nagle znajduje się w jego celi takie materiały? Panie redaktorze, dziwne jest to, że służba więzienna i wszyscy jesteśmy w sytuacji dość dramatycznej. Mianowicie, że tak groźny zabójca wychodzi na wolność, mimo że 2 lata temu skierowałem do ministra sprawiedliwości gotowy projekt ustawy zmieniającej kodeks karny do pana ministra Gowina, który pozwalał zamknąć tego człowieka na kolejne lata w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla żadnego dziecka. I przez rok czasu obserwowaliśmy chocholi taniec. Pan minister Gowin w każdym medium, gdzie się pojawiał, opowiadał, że on zagwarantuje, że taki Trynkiewicz nie wyjdzie na wolność i nic nie robił. I na tym polega dramat. Jest kwestia odpowiedzialności też polityków, którzy, podkreślam, mieli gotowy projekt ustawy, który został przygotowany jeszcze w czasach, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. Wtedy ta sprawa była ważna, ale nie była pilna, bo było wiele lat do tego, co dziś się dzieje. Ale widząc, że nic się nie działo, że poszczególni ministrowie Platformy nic w tej sprawie nie robili, wysłałem im, odgrzebany z archiwum, swój projekt w 2012 roku w październiku i okazuje się, że też zmarnowali prawie rok czasu. Pan minister Gowin dostał list na biurko. Teraz jakby używać takiego młodzieżowego slangu, to Trynkiewicz, wychodząc na wolność, powinien przybić piątkę panu ministrowi Gowinowi i panu Donaldowi Tuskowi, bo niczym się nie da usprawiedliwić to nieróbstwo. Naprawdę tu nie chodziło przecież o jakieś duże pieniądze, tu nie chodziło o żadne pieniądze, tu chodziło o po prostu zakasanie rękawów i zrobienie to, co do nich należało, a oni tego nie zrobili. Mało tego, przygotowany przez nich projekt w tej wersji, która jest inna niż ta, którą przedłożyłem do wiadomości panu ministrowi Gowinowi. Czy pan redaktor wie i państwo, ile kosztuje miesięcznie utrzymanie Trynkiewicza i jemu podobnych, polskiego podatnika, w tym superluksusowym ośrodku? Miesięcznie.
60 tysięcy złotych. Czyli w skali roku to jest około 700 tysięcy złotych. To jest cena najbardziej luksusowego Mercedesa klasy S z kosmicznymi dodatkami. A propozycja, jaką przedkładała Solidarna Polska, to było 2,5 tysiąca złotych, czyli to był koszt utrzymania więźnia w Polsce. No i do tego właśnie doprowadza proszę przypomnieć, na czym polegał ten projekt Solidarnej Polski, o którym pan mówi? Ten projekt... W jaki sposób miałby być... No. Zostańmy przy Trynkiewiczu izolowany. Ten projekt, który oceniali eksperci, na przykład pan profesor Kruszyński, szef Katedry Postępowania Karnego Instytutu Warszawskiego, kilka razy ostatnio na ten temat wypowiadał się w mediach, zakładał procedurę karną jako drogę do izolacji Trynkiewicza. Nie na zasadzie środków cywilistycznych, które zostały tutaj zastosowane. To jest bardzo długa procedura, która może się ciągnąć długimi miesiącami, jak zresztą wskazują analizy Ministerstwa Sprawiedliwości, ale on zakładał, że Trynkiewicz poprzez decyzji sądu karnego byłby zastosowany w rygorach tak zwanych środków zabezpieczających. Innymi słowy, jeżeli mamy na przykład do czynienia z jakimś przestępstwem czy zdarzeniem, które kwalifikuje się jako przestępstwo, to na przykład sąd zwykle bada, czy człowiek jest poczytalny, czy też niepoczytalny. Jeżeli jest poczytalny lub częściowo poczytalny, podlega odpowiedzialności karnej i stosuje się wobec niego kary, ale jeśli jest niepoczytalny, stosuje się środki w określonych sytuacjach wyłącznie, może to środki zabezpieczające w postaci zamknięcia na przykład w zakładzie i izolowanie go w ten sposób i poddanie leczeniu. I ten tryb właśnie środków zabezpieczających zaproponowaliśmy jako Solidarna Polska w tym projekcie. Zresztą nie był to jakby nasz pomysł w tej chwili, tylko był to pomysł ekspertów, którzy pracowali nad tym projektem jeszcze w okresie, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości. Niestety, gdy odszedłem z ministra sprawiedliwości, przypomnę, była to skrócona w połowie kadencja w wyniku przedterminowych wyborów. Zostawiłem moim następcom z Platformy około 70 projektów, które były gotowe do uruchomienia. Żaden z nich niemal nie został wykorzystany. One zostały w większości wyrzucone do kosza. Dlatego wysłałem go w 2012 roku w październiku panu ministrowi Gowinowi, aby zechciał z niego skorzystać dla dobra wspólnego. To był pewien gest ze strony Solidarnej Polskiej jako opozycji, bo mieliśmy coś przygotowanego i prosiliśmy, usiądźmy razem, załatwmy tą sprawę. Jest jeszcze dużo czasu, żeby Trynkiewicz nie wyszedł na wolność, żeby ludzie się nie musieli bać i żeby przede wszystkim żadnemu dziecku nie stała się krzywda. Niestety i widzimy, co się dzieje i to jest gigantyczna kompromitacja tych polityków. Podkreślam z nazwiska imienia i pana ministra Gowina, i pana Donalda Tuska. O tyle chciałbym bronić pana Gowina, że on z wykształcenia jest filozofem. To był zresztą eksperyment, który wykonał pan Donald Tusk na Urzędzie Ministra Sprawiedliwości po raz pierwszy w historii. Żaden premier się na to nie zdecydował. Powołał na Urząd Ministra Sprawiedliwości człowieka, który nie miał przygotowania prawniczego. W związku z tym pan minister Gowin, sądząc, że ma dużo czasu, mógł tak zakładać, bo nie miał wiedzy, doświadczenia praktycznego i przygotowania. Dlatego błędnie zakładał, że starczy czasu. Nie starczyło. Pan powiedział, że w latach, kiedy pełni pan funkcję szefa resortu sprawiedliwości, ta kwestia, o której rozmawiamy, była ważna, ale nie pilna. Tak. Tak pan tak to powiedział. Prawda. Ale wydaje się, że polityk powinien umieć przewidywać przyszłość i konsekwencje. Ale polityk nie może przewidywać tego, że jego następcy będą politykami nieodpowiedzialnymi. Ale mówię o czasie, kiedy pan pełnił tę funkcję. Tak jest, dlatego, że przewidywałem tą przyszłość, zaproponowałem pracę nad tym rozwiązaniem i został przygotowany projekt. Tylko było 7 lat jeszcze czasu do wyjścia Trynkiewicza. Teraz, kiedy zaczął się już czas krwotoku, trzeba było ratować krwotok. Można powiedzieć, ja mógłbym obrócić napięcie i powiedzieć, no to mnie nie interesuje, oni rządzą, niech poniosą odpowiedzialność, ale zachowałem się w sposób bardzo odpowiedzialny i projekt, który był wtedy przygotowany, mimo że został on w ministerstwie, wysłałem do pana ministra Gowina i dostał go w październiku, podkreślam, 9 października 2012 roku na biurko. I to był dalej wystarczający czas, żeby ten projekt wdrożyć w życie i wprowadzić go do polskiego prawa, tak aby Trynkiewicz nie wyszedł. Przypomnę panu i państwu, że jest wiele ustaw, które rząd, można powiedzieć, z tygodnia na tydzień przeforsowuje przez Sejm, a tu było ponad prawie półtorej roku, żeby to zrobić. Nie zrobili tego, zmarnowali czas, bity rok czasu, mimo że mieli gotowca przesłanego przeze mnie na biurko. Swoją drogą, aktualne przepisy przyjęte niedawno także będą ocenione przez Trybunał Konstytucyjny i zobaczymy, jakie będzie orzeczenie. To prawda, te przepisy myśmy ostatecznie poparli jako Klub Solidarnej Polski, ale tylko dlatego, że nasze propozycje zostały wcześniej odrzucone, które były znacznie lepsze i tańsze i skuteczne. Robiliśmy to w imię stanu wyższej konieczności, ponieważ jest to pewnego rodzaju faktycznie eksperyment, że procedura cywilna i to tego nieprocesowa została zastosowana do trybu, nie wiem, pozbawienia wolności, inwigilacji człowieka. To są znaczne
natury rzeczy narzędzia, w cudzysłowie, prawne, które mają charakter karny, karnistyczny. Dlatego zastosowanie procedury cywilistycznej jest zdumiewające nie tylko dla mnie, jako byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, ale też dla ekspertów, z którymi współpracowałem, jak również dla takich ekspertów, powiedzmy, jak wczoraj miałem okazję słuchać w telewizji wypowiedzi pana profesora Kruszyńskiego, szefa katedry, przypomnę jeszcze raz, postępowania karnego Uniwersytetu Warszawskiego, czy profesora Bruna Hołysta, szefa katedry kryminologii i lewiem chyba Uniwersytetu Łódzkiego. W każdym razie przez pewien czas pan profesor Długi pełnił taką funkcję. To teraz spójrzmy na to z drugiej strony, od strony tego, co może dziać się z Mariuszem Trynkiewiczem, wtedy jeśli oczywiście opuści więzienie, bo dziś teoretycznie może to zrobić. Sygnały o zagrożeniu jego życia, sygnały o zagrożeniu jego zdrowia, przez pewien czas profil na Facebooku, śmierć Mariuszowi Trynkiewiczowi, w jaki sposób państwo powinno chronić tego pan, dla mnie jednak bardziej zatrważające są sygnały wskazujące na zagrożenie życia niewinnych dzieci. Mimo wszystko. Dlatego, że jeżeli... No tak, tylko że jeśli ktoś zrobi krzywdę Trynkiewiczowi, to pójdzie siedzieć. No dobrze, to ale według pewnej hierarchii, przynajmniej, która jest dla mnie bliska, jeżeli Trynkiewicz wyjdzie, a jeśli prawdą są te materiały pornograficzne u niego znalezione chłopców... Tak? Wracamy prawdą, do początku rozmowy. Jeśli prawdą jest to, co napisali biegli psychiatrzy, którzy go teraz badali, że dalej wykazuje mocno sadystyczne skłonności pedofilskie w stosunku do dzieci, no to w takim razie jest wysoce prawdopodobne przede wszystkim to, że jak on trafi na jakiegoś chłopca gdzieś w otoczeniu, który będzie funkcjonował, to otoczenie nie będzie zdawać sobie sprawę, że on gdzieś tam przebywa, to ten chłopiec może przejść koszmar i tragedię odpukać, żeby tak się nigdy nie stało i skończyć to się może tak, jak się skończyło wcześniej. Pytanie, ile jeszcze takim dzieci musi zginąć, żeby Trynkiewicz został skutecznie izolowany. Ja mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie. Mam nadzieję, chciałbym wierzyć, że te opinie, które nam przedstawiają biegli, oparte są na pewnym założeniu, które niekoniecznie musi się potwierdzić. Ale odpowiadam panu. I znowu jest kolejny projekt ustawy, który Solidarna Polska złożyła, też przygotowany w okresie Ministerstwa Sprawiedliwości, który dawał odpowiedzi na to pytanie, jeżeli chodzi o interes dziecka. Mianowicie dzisiaj zrobi konferencję prasową, nawiasem mówiąc, zwrócę się do premiera z osobistym listem, aby przestał chronić pedofilów panią marszałek Kopacz, dlatego że w grudniu złożyła Solidarna Polska projekt do Sejmu, który umożliwiał w takich wypadkach zastosowanie systemu, który działa w Stanach Zjednoczonych, którym pedofil, groźny pedofil sadystyczny, jeżeli wychodzi na wolność, to jego zdjęcie jest w internecie, jest cała już informacja, gdzie on przebywa, dlatego że amerykański ustawodawca wybiera interes dziecka, a nie interes pedofila. Interes jego rodziny, a nie interes pedofila. I ja myślę w takich kategoriach. Czyli los Trynkiewicza po wyjściu na wolność w zasadzie nie leży w sferze pana zainteresowań. Leży po pierwsze dlatego, żeby nie zrobił krzywdy komuś, a po drugie oczywiście to jest już rola policji i w tym zakresie policja ma określone kompetencje, że jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa na szkodę, na przykład w tym wypadku określonego przestępcy, to również rolą policji jest przeciwdziałać temu, czy podjąć ochronę, ale znacznie większe niebezpieczeństwo, panie redaktorze, jak pokazuje doświadczenie również polskie, wynika z tego, że pedofil groźny wychodzi na wolność i znowu dopuszcza się okrutnego gwałtu czy zabójstwa dziecka. Takie przypadki, przynajmniej brutalnych gwałtów ze strony pedofilów, którzy wyszli na wolność i rzekomo zresocjalizowani, w tym roku było tylko kilka w Polsce. A tu mamy do czynienia z pedofilem, jak pokazują biegli, podkreślam, odwołuje się do wiedzy medialnej na temat ich opinii, jeśli takie są, że po pierwsze jest to groźny, sadystyczny pedofil, a po drugie może zamordować. No więc dla mnie jest oczywiste, że państwo powinno przede wszystkim zrobić wszystko, aby żadne dziecko nie poniosło krzywdy z tego powodu. Więc dlaczego w takim razie premier Donald Tusk nie chce wdrożyć tej drugiej ustawy, o której wnet możemy mówić znowu, którą też przesłałem im na biurko 3 miesiące temu wraz z Klubem Solidarnej Polski. Domagamy się po prostu, żeby chronić skutecznie dzieci, żeby wprowadzić system, który sprawdził się w Stanach Zjednoczonych. I dlaczego tego nie zrobić? No musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ofiara ważniejsza, czy pedofil, wielokrotny morderca. Ja się zgadzam z panem. Oczywiście państwo cywilizowane powinno chronić również pedofila, mordercę, żeby nie trafił w ręce osób, które z powodu emocji czy krzywdy, jakie poniosły, będą chciały same wymierzyć sprawiedliwość, ale przede wszystkim jednak państwo powinno sobie odpowiedzieć, co zrobić, żeby ten człowiek nie skrzywdził, podkreślam, tu nie chodzi o osoby dorosłe, tu chodzi o dzieci. I to jest pytanie, które dzisiaj skieruję do premiera Donalda Tuska swoim osobistym listem jako były minister sprawiedliwości, bo też dostał drugą ustawę i też ona jest blokowana. Podobny los jak 2 lata temu z skierowanej ustawy do pana ministra Gowina. Żeby się nie powtórzyło, żeby znowu nie było, że mleko się wylało. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, deputowany do Parlamentu Europejskiego, nasz gość. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Sygnał dnia 7:32.